Słuchajcie, patrząc na obecny rynek dronów, to co się sprzedaje i to co jest wyraźnie widoczne, to są dwa trendy. Po pierwsze małe drony, takie jak Mini 2, które są bardzo popularne, tanie i wiele osób może sobie na nie pozwolić. I drugi przedział to są drony jakościowo dobre, ale coraz mniejsze, z coraz lepszą optyką, taką jak na przykład R2S, gdzie mamy jednocelową matrycę i specyfikację bardzo zbliżoną do tego co pokazał nam Otel w wersji Evo 2 Pro. I teraz spodziewając się kolejnego ruchu na rynku, jeżeli chodzi o firmę Otel, moglibyśmy przypuszczać, że wejdzie na rynek właśnie odpowiednik Mini 2, ze względu na to, że ten dron jest bardzo popularny, tutaj jest potencjał bardzo duży do sprzedaży tych dronów, a Otel jest znany z jednostek profesjonalnych. Do tej pory mieliśmy właśnie modele Evo i to co ciekawe, najtańszy model w tej chwili, jeżeli chodzi o Evo 2 Pro w Polsce, kosztuje 7,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o wersję dwójkę, tą z sensorem 48 megapikseli, on kosztuje w granicach 6800, także to są duże wartości. W Stanach można tego drona, tego tańszego, kupić już w okolicach $1000, także widać, że nie dość, że te drony są dość drogie już nawet w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce jeszcze mają dodatkową przebitkę. Ja pamiętam taką historię z zeszłego roku, która była bardzo humorystyczna dla mnie, a mianowicie podjąłem rozmowę z firmą, która mianowała się dystrybutorem firmy Otel, marki Otel w Polsce. Rozmawialiśmy cały czerwiec, obiecano mi, że przyślą mi Evo 2 Pro do testów przynajmniej na tydzień. Okazało się, że ten dron pojechał do Kuby Klawitera. Kuba trzymał tego drona ze 2 tygodnie, nie zrobił recenzji. Jedyny powód, dla którego nie przetestuję Otela Evo 2, no to jest to, że moim zdaniem jest to dron dla semiprofesjonalistów, a ja dronami zajmuję się czysto rozrywkowo. Nie wiem o co chodziło, ale pewnie łatwo się domyśleć. I cała historia była bardzo humorystyczna. Wreszcie jeden z widzów, Adam, zaproponował, że pożyczy mi tego drona na tydzień, Evo 2 Pro, i prywatny użytkownik pożyczył mi tego drona, faktycznie zrobiłem recenzję i po tej recenzji zaczęli się podpinać kolejni sprzedawcy marki Otel w Polsce. Oczywiście zostałem też napiętnowany na grupie Otela, dlatego że nie wyrażałem się w samych superlatywach na temat tego modelu. Oczywiście kamera jest fantastyczna, kasa swoje, ale też gabaryty i funkcjonalność jeszcze miały dużo do życzenia. I teraz słuchajcie, 28 września dowiemy się, jakie będą to modele, dlatego że Otel zaplanował pierwszy anons w tej sprawie, w sprawie Nano czy też Light, właśnie na 28 września. Dlaczego? A mianowicie mnożą się pogłoski i przecieki, głównie ze strony włoskiej dystrybucji, na temat tego, co wejdzie, więc strona Otel zdecydowała, żeby faktycznie wyjść naprzeciw i żeby zdementować wszelkie pogłoski i też uciąć te pytania, które pewnie się mnożą do marki Otel w tej sprawie. Pierwszym rozczarowaniem dla mnie jest to, oczywiście za wcześnie oceniać, ale że nie będziemy mieli odpowiednika Mini, bo faktycznie Hubsan odpowiedział swoim Zino Mini Pro, które jeszcze ma dużo do zrobienia. Na razie ten produkt jest skończony może w 75%, ale ma duży potencjał. Nim latałem przez 3 tygodnie. Spodziewaliśmy się tego, że marka Otel pokaże nam coś konkurencyjnego do Mini, ze względu na to, że Otel ma kapitał na rozwój tego typu produktu. Ma możliwości, ma moce przerobowe, techniczne, żeby pokazać drona, który będzie dla konsumentów taki dostępny. No bo wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wydać 7 tysięcy, czy z akcesoriami pewnie z 10 tysięcy na pierwszą jednostkę i nosić ją później w walizeczce, czy wozić. Więc to, co otrzymamy, to będą dwa produkty. Jeżeli chodzi o przedział cenowy, w okolicach $600 ma się zaczynać, czyli odpowiednik R2. Może R2S nie, ale R2, co ciekawe, będą to dwa drony, dwie różne matryce, przedział cenowy $100 różnicy, więc niewielki. W Polsce, jeżeli w Stanach ta cena będzie zaczynała się od $600, w Polsce możemy się spodziewać zakresu od pewnie 700 euro i w górę. Jeżeli będzie ta wartość, to i tak będzie nieźle, bo jak wiemy, te nasze ceny są kosmiczne w porównaniu do cen w Stanach, tak jak na przykład GoPro weszła w Polsce 2600 zł, w Stanach $399, ma się to nijak ta relacja, więc nadal jesteśmy tutaj krajem trzeciego świata pod kątem tych relacji cenowych.
To, o czym jeszcze wiemy, to będzie nowy procesor V2. Nie wiadomo, jak z kompatybilnością, jak z obecną linią Evo w porównaniu do tego, co wejdzie. Jeżeli chodzi o aparaturę, ma też być wprowadzona nowa aparatura, bardziej podobna do tej, którą stosuje Skydio czy Parrot Anafi. No i na pewno to rozwiązanie będzie pewnym kompromisem, jeżeli chodzi o cenę i jakość w porównaniu do Evo 2 Pro. Wiele osób spodziewałoby się, że otrzymamy coś podobnego do R2S w mniejszym korpusie, bo te korpusy, które obecnie Otel stosuje, są duże, ciężkie. Dla wielu osób to jest przeszkodą, jeżeli muszą stosować walizkę czy przenosić ciężkiego drona. Faktycznie tego typu rozwiązanie miałoby dużą siłę przebicia i matryca jednocalowa 4K 60 klatek na sekundę. Coś takiego, jak jest w obecnej kamerze Evo 2 Pro, byłoby rewelacją, strzałem w dziesiątkę. Słuchajcie, tak czy inaczej, sporo się dzieje na rynku i ja życzę firmie Otel Robotics, żeby rozwijała się jak najbardziej, żeby te produkty były dla nas coraz bardziej przystępne, ale przede wszystkim im życzę, żeby przedstawiciel na Polskę działał profesjonalnie współpracował nie tylko z klientami, ale też z twórcami i żeby ta współpraca się coraz bardziej rozwijała, bo nie może być tak, że Kuba Klawiter dostaje drona na 2 tygodnie i nie powstaje recenzja z tego, a inne osoby czekają w kolejce, a później są piętnowane za to, że starały się być obiektywnym na grupie. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem tę sytuację. Czekamy na 28 września. Jeżeli macie jakieś komentarze, bardzo proszę. No i czekam też na reakcję fanów marki Otel. Zobaczymy, co na ten temat wiedzą i powiedzą. I czy faktycznie te modele będą cieszyły się dużym powodzeniem na rynku polskim. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.